jest to ogólnopolski klaster, to jest ważne. Rzeczywiście terytorialnie nie pomijamy ani jednego województwa, ani jednego skrawka. Klaster w tej chwili liczy 77 członków, 27 uczelni, 41 przedsiębiorstw i 8 samorządów. Głównym celem takich klastrów jest przede wszystkim wspólna realizacja określonych zadań, w tym wypadku też i tej części naukowo-badawczej, i razem z przedsiębiorcami będziemy formułowali i występowali z wnioskami o finansowanie tych zadań, przy czym przedsiębiorstwa będą wdrażały u siebie te nasze i swoje pomysły, a my będziemy wspomagali te przedsiębiorstwa jako strona naukowa właśnie od tej strony badawczej i naukowej. Znaczy, dzisiaj mamy spotkanie inauguracyjne klastra, który ma taką specyficzną cechę klastra ogólnopolskiego z racji tego, że dotyczy nie konkretnej branży tematycznej, jak ideą było tworzenie klastrów, tylko zakresu inżynierii produkcji, która właśnie dotyczy wszystkich przedsiębiorstw związanych z produkcją. Uznaliśmy celowość powołania tego klastra przede wszystkim ze względu na możliwość kojarzenia partnerów naukowych, biznesowych, przedsiębiorstw w nowej perspektywie pozyskiwania środków na, z jednej strony na rozwój, na innowacje przedsiębiorstw, z drugiej strony na możliwość prowadzenia badań, zdobywania doświadczeń w wdrażaniu swoich pomysłów w środowisk naukowych. Spotkanie jest bardzo ważne. Klaster inicjatywny związany z innowacyjnością, który łączy 77 podmiotów, to bardzo cenna inicjatywa w tym sensie, że w grupie raźni. Przekonaliśmy się w ostatnim okresie programowania, że działania w pojedynkę nie przynoszą sukcesów. Musi nastąpić rozpoznanie partnerów, identyfikacja celów i wtedy można występować o nowe środki unijne z perspektywy 2014-2020 i między innymi po to już to zaczęliśmy robić. Dziś uczelnie muszą spojrzeć inaczej, muszą zwrócić uwagę bardziej i przygotować się do współpracy z przedsiębiorcami w postaci chociażby inicjatyw klastrowych i raczej iść w kierunku wsparcia przedsiębiorców, tak aby poprzez badania prowadzone chociażby na Politechnice mogli wtedy wszyscy wspólnie razem korzystać z tych pieniędzy dotacyjnych unijnych. To jest jednak dosyć radykalna zmiana. Oczywiście na etapie programu regionalnego, zarządzanego na poziomie województwa, prostsze dotacje dla uczelni wyższych będą możliwe. To też będzie zależało od tego, w którą stronę Urząd Marszałkowski będzie sterował rozwojem, co będzie uważał, że jest najistotniejsze dla rozwoju, co jest potrzebne dla rozwoju województwa, w tym wypadku województwa opolskiego. I jeżeli zauważy, że jeszcze potrzeba wsparcia dla uczelni wyższych, to również ono jest możliwe. W takim, powiedziałbym, wymiarze prostszym, który dziś był możliwy w tym budżecie 2007-2013.